film opowie o przygotowaniach stanu wojennego i konfrontacji ze społeczeństwem przez władze PRL-u już od pierwszych dni Solidarności. 16 sierpnia strajk w Stoczni Gdańskiej przeszedł moment zwrotny. Władze zaakceptowały główne żądania stoczni, ogłoszono więc koniec strajku. I nagle ktoś krzyknął: teraz wszystkie małe zakłady jak pluskwy wyduszą. Wałęsa zmienił zdanie, kobiety zatrzymały przy bramach wychodzących robotników, wrócili. Zaczął się strajk solidarnościowy w imieniu wszystkich. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy już w nocy spisał 21 wspólnych postulatów. Stały się zaraz ogólnopolskim dekalogiem oporu. Ludzi opozycji było za mało, by dotrzeć wszędzie, ale postulaty rozumieli wszyscy. Ten strajk dawał olbrzymie poczucie siły, olbrzymią solidarność, ale poczucie zagrożenia było cały czas. Stąd ta msza na terenie stoczni. To nie był tylko gest i symbol, ale to była odpowiedź na to, co ludzie czuli. Partyjni przywódcy uznali, że drobnymi ustępstwami wobec strajkujących nie da się odwrócić groźnej tendencji. Rozumieli niebezpieczeństwo. Niektórzy bardzo bali się rozlewu krwi. Ostrzegano, by tylko nie strzelać. No ja miałem taką pewność, że trwają przygotowania do konfrontacji w czasie strajku ze strony władzy. Ta pewność była związana z tym, że otrzymywałem informacje dotyczące przerzutu specjalnych oddziałów milicji na lotnisko w Pruszczu Gdańskim, wojskowe lotnisko. Były też informacje mówiące, że nastąpi atak na komitet strajkowy w jedną z sobót. To się okazało nieprawdziwe. Oceniano, że teraz partia nie ma żadnych szans, gdyby doszło do starcia. 16 sierpnia, czyli tego samego dnia, co Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, powołano sztab Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod kryptonimem Lato 80 z generałem Bogusławem Stachurą na czele, mający podjąć przygotowania do rozwiązania siłowego. Stanisław Kania o możliwości powołania niezależnych związków zawodowych. Proponuję, aby dziś nie przesądzać, że już zgadzamy się na stworzenie nowej struktury. Ale tak też między nami i tego stanowiska nie uznawać za definitywne, bo lepiej zrobić nawet krok w prawo, niż krok w przepaść. To zwycięstwo nad władzą było dla wielu zawrotem głowy. Taka szansa i nadzieja. Niezależna od partii, dostępna dla wszystkich organizacja związkowa musiała naruszyć system. Stanowiła przyczółek wolnej Polski. Sądzono, że władza musi być bardzo słaba, skoro do tego dopuściła. 17 września przyjęto, że związek będzie jeden i że będzie nosił nazwę Solidarność. Uznano to za oczywistość. To był znak porozumienia społecznego. Nie układu z władzą, ale porozumienia wewnątrz społeczeństwa. Już po kilku tygodniach związek miał kilka milionów członków. Więcej niż entuzjazm, bo uniesienie, niesamowite uniesienie, przekonanie, że oto jesteśmy siłą sprawczą zmian w naszym kraju, że możemy zmienić nie tylko kraj, możemy zmienić Europę, świat. Przekonanie o tym, że nigdy jeszcze taka sytuacja się nie pojawiła w historii ludzkości i że od nas zależy, jaki będzie los kraju. I teraz tak, pytanie się oczywiście pojawiało ciągle, czy możemy ufać. Nazwę to tak, jak wtedy mówiliśmy, czerwonym. Czy możemy ufać władzy? Partia pod nowym kierownictwem próbowała mobilizować szeregi. Coraz mocniej żądali tego towarzysze Breżniew i Honecker. Już w przeddzień podpisania porozumień gdańskich pojawiła się myśl o wprowadzeniu stanu wojennego. Z posiedzenia biura politycznego KCPZPR. Władysław Kruczek. Żaden apel nic nie pomoże. Trzeba zwołać piąte plenum KC, zastanowić się nad ogłoszeniem stanu wyjątkowego, zacząć bronić władzy. Generał Wojciech Jaruzelski. Ogłoszenia stanu wyjątkowego nie przewiduje nasza konstytucja. Jest tylko stan wojenny. Ale też wprowadzić go nie można, bo jak wyegzekwować rygory, kiedy stanie cały kraj? To nierealne. Trzeba unikać wydawania zarządzeń, które nie mogą być wyegzekwowane. W październiku najpierw Komitet Obrony Kraju, a potem sam Sztab Generalny Wojska Polskiego rozpoczął opracowanie planów wprowadzenia stanu wojennego.
Komendy wojewódzkie MO w połowie miesiąca podjęły pracę nad uaktualnieniem list ludzi opozycji przeznaczonych do aresztowania. Ale Solidarność miała już poczucie własnej mocy. Skokowo rosnąca liczba członków, a także znaczące poparcie Zachodu przekonywały, iż związku nie da się zniszczyć. Po zarejestrowaniu statutu przez Sąd Najwyższy 10 listopada Solidarność jako legalny, niezależny, samorządny związek zawodowy dała poczucie oparcia wielu środowiskom w Polsce. Choć gdy kilka dni wcześniej Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał nieuprawnionych zmian w statucie Solidarności i związek złożył odwołanie, ludzie opozycji zrozumieli, że władze podejmują próbę sił. Wiadomo było, że ten kompromis różnie został przyjęty i wprowadzanie na siłę tego do statutu było domaganiem się od związku takiego uklęknięcia, takiego poddania się. Myślę, że ten kryzys rejestracyjny był chęcią w gruncie rzeczy sprowokowania sił radykalnych, no bo trzeba było sobie zdawać sprawę, jaka będzie na to reakcja. Więc ja myślę, że to była pierwsza próba konfrontacyjna, no, która miała potem swoje konsekwencje, bo od tego momentu zaczęło się takie przechodzenie od konfrontacji do konfrontacji. W listopadzie władze robią wyraźne kroki. Przygotowują operację blokady komunikacji i telekomunikacji po wprowadzeniu stanu wojennego. Określają jego rygory. Zakaz strajków, wiecowania, zaostrzenie cenzury, mocna propaganda. W Berlinie Stefan Olszowski stwierdza na spotkaniu z Erichem Honeckerem. Wcześniej czy później musi dojść do konfrontacji, jest ona nieuchronna. Chcemy, abyśmy to my ustalali jej czas. Będziemy musieli użyć środków politycznych i administracyjnych. Przez środki administracyjne rozumiem aresztowania. Do walki na ulicy zostało wyćwiczonych 30 tysięcy ludzi. Jesień staje się okresem fali antysystemowych protestów. Dotychczasowa realizacja porozumień sierpniowych, podwyżki, wolne soboty, dostęp Solidarności do środków masowego przekazu wydaje się wielu środowiskom daleko niewystarczająca. Złagodzenie cenzury zachęca do walki o prawdziwą wolność. Każda arogancja władzy staje się teraz źródłem gwałtownego konfliktu. Przedstawiciele Wojska Polskiego zostali poinformowani w Moskwie 1 grudnia, że w związku z planowanymi ćwiczeniami Sojuz 80 Wojska Układu Warszawskiego zostaną przegrupowane w pobliże dużych polskich miast. Oznaczało to interwencję zbrojną. Do Polski miało wejść 15 dywizji radzieckich, 2 czechosłowackie i 1 NRD-owska. Pułkownik Ryszard Kukliński jako Jack Strong w telegramie przesłanym na Zachód. Z przykrością donoszę, że chociaż każdy, kto widział te plany, bardzo wąska grupa ludzi, jest przygnębiony i przytłoczony. Nikt nawet nie rozważał możliwości czynnego przeciwstawienia się planowanej akcji Układu Warszawskiego. Znaleźli się nawet tacy, którzy twierdzili, że sama obecność tak licznych sił na terytorium Polski może uspokoić naród. Po informacjach w rozgłośniach zachodnich, że 3 grudnia prezydent USA Jimmy Carter stwierdził fakt bezprecedensowego zgromadzenia sił sowieckich wzdłuż polskiej granicy oraz zagroził sankcjami wobec Związku Radzieckiego, atmosfera w Polsce zgęstniała. Ludzie wsłuchiwali się w przestrzeń, czy nie słychać nadlatujących samolotów lub jadących czołgów. Wejdą czy nie wejdą? Ten dylemat odczytywało się z twarzy na ulicach. Ale też wiadomo było, jeśli wejdą, nie mamy szans. Oczywiście takich sygnałów o tym, że władza uderzy, że za chwilę wejdą, było po prostu bardzo dużo. One się pojawiały, bym powiedziała, omalże codziennie w jakimś momencie. Pojawiały się i w formie takiego zagrożenia, które sprawiało, że ludzie mieli koszmary. Tak się też zdarzało. Tylko wtedy myśmy uważali, że władza posłuży się Rosjanami, czy też raczej odwrotnie, że Sowieci posłużą się Polakami, że to będzie takie jakby wojna z wrogiem z zewnątrz. Dywizje Układu Warszawskiego miały przekroczyć granicę Polski 8 grudnia.
Trzy dni wcześniej odbyła się w Moskwie narada pierwszych sekretarzy partii z 7 państw bloku radzieckiego. Husak i Honecker agitowali za wkroczeniem do Polski. Kadar i Czałczesku byli przeciw. Po jej zakończeniu Breżniew powiedział do Kani: no хорошо, nie wejdą. Tego samego dnia w kraju zatwierdzono harmonogram prac nad wprowadzeniem stanu wojennego. Ukończenie wszystkich prac przygotowawczych przewidziano na 31 grudnia 1981 roku. W materiałach przygotowanych na spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Kanią pada stwierdzenie: na obecnym etapie niewskazane byłoby podjęcie generalnego i zmasowanego uderzenia ze strony władz, gdyż mogłoby to rodzić trudne do przewidzenia konsekwencje. W związku z tym należy przyjąć taktykę odcinkowej konfrontacji. Po rezygnacji Józefa Pińkowskiego Sejm powołał nowego premiera. Został nim generał armii Wojciech Jaruzelski, zdecydowany orędownik odnowy i demokratyzacji życia, ale jednocześnie stanowczy przeciwnik wszelkich działań destrukcyjnych. Z wysokiej trybuny Sejmu nowo powołany premier apelował do związków zawodowych wszystkich ludzi pracy o zaprzestanie strajków. Zwrócił się o 3 pracowite miesiące, 90 spokojnych dni. Kilka dni później w Warszawie odbyła się tajna wojenna gra sztabowa, prowadzona przez 45 wyższych oficerów Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 2 funkcjonariuszy Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego, w czasie której przetestowane zostają projekty wprowadzenia stanu wojennego przygotowane przez Sztab Generalny oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Uczestnicy gry uznali, że zlikwidowanie wielomilionowej Solidarności jest możliwe tylko przy pełnym jej zaskoczeniu. Początek akcji, dzień wolny od pracy i nauki, najlepiej noc z soboty na niedzielę. Najważniejsze posunięcie stanu wojennego, operacja Wiosna, której celem ma być internowanie około 6 tysięcy aktywnych działaczy Solidarności na 12 do 6 godzin przed oficjalnym wprowadzeniem stanu wojennego. Podczas 26 zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego towarzysz Breżniew zapewnił: socjalistycznej Polski, bratniej Polski, nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić. W tej przyjaźnie podawanej ręce trudno było nie zobaczyć zaciśniętej pięści. Już 3 dni później polskie władze zatwierdziły wykaz więzień przeznaczonych dla blisko 14 tysięcy uwięzionych w planowanym stanie wojennym. A po tygodniu generał Jaruzelski, już nie tylko minister obrony, ale i premier, złożył na Kremlu informację o stanie przygotowania państwa do wprowadzenia stanu wojennego. Prowokacja władz zorganizowana w Bydgoszczy 19 marca postawiła cały kraj w oczekiwaniu na konfrontację. Sprowadzenie tam ponad 1000 milicjantów i brutalne pobicie przedstawicieli Solidarności zelektryzowało wszystkich. Porozumienie się kończy. 4-godzinny strajk ostrzegawczy 27 marca stał się gigantycznym sygnałem jedności społeczeństwa przeciw władzy. Stanął cały kraj. Wróciło poczucie, że gdy za kilka dni dojdzie do strajku generalnego, partia może upaść. Marcowa sytuacja była sytuacją konfrontacji, w której myślę, że tamta strona chciała, ażebyśmy my odpowiedzieli tak, aby oni mieli uzasadnienie dla decyzji, ostrej decyzji konfrontacyjnej. Był to bardzo trudny moment dla kierownictwa związku i pamiętam tutaj rozmowy z Lechem Wałęsą, który odegrał zasadniczą rolę w tym. On miał świadomość, że po stronie społecznej irytacja jest przecież rosnąca i tu wystarczy jakby iskra, która by do tej beczki prochu naturalnej, bo to była beczka gniewu społecznego przeciwko ustrojowi, przeciwko temu kierownictwu. Myśmy zakładali, że w naszych rękach jest to, żeby nigdy nie dać im nawet pretekstu. Wtedy zrobili manewry wojskowe, które uważam, tak jak z tymi okrętami, miały nas przestraszyć. Gdyby chcieli atakować, to siły szybkiego reagowania Związku Radzieckiego mogły Polskę przykryć dywanem w ciągu 2 godzin. Ale z moich kalkulacji wynikało,
że jest to jednak mało prawdopodobne, żeby wtedy zdecydowali się na atak. I uważałem, że gdybyśmy dalej twardo stali na swoim stanowisku negocjacyjnym, to my byśmy ustąpili i oni by ustąpili, tak jak to bywało przy wszystkich konfliktach. Rząd wyraził ubolewanie w sprawie pobicia związkowców. Władza zaczęła odzyskiwać inicjatywę. Chociaż biuro polityczne KCPZPR narzekało, że ustępstwa partyjnych negocjatorów wobec opozycji były zbyt duże, to jednak z ulgą przyjęto oddalające się zagrożenie. Tym bardziej, że znów zwiększyła się aktywność wojsk sowieckich, tym razem tylko tych, które stacjonowały w Polsce. Dowództwo sowieckie wprawdzie nie zaakceptowało zaawansowania polskich przygotowań do stanu wojennego, zaczęto jednak podkreślać, że powinno się to odbyć bez interwencji z zewnątrz. Nawet Erich Honecker zmienił zdanie. Mówił na Kremlu. Ze wszystkich rozmów i dostępnych materiałów wynika jasno, że PZPR znalazła się w morderczym uścisku kontrrewolucji. Nie jestem zwolennikiem wojskowej interwencji. Lepiej będzie, jeśli znajdą się przywódcy chętni do wprowadzenia stanu wyjątkowego i zdecydowanie działający przeciw kontrrewolucji. W społeczeństwie rosło poczucie niepewności i chaosu. W kwietniu do kartek na mięso i jego przetwory doszły kartki na masło, mąkę, ryż i kaszę. Z zaopatrzeniem było coraz gorzej. Nastroje poprawiały nieco pierwsze numery powszechnie czytanego tygodnika Solidarność. Przez pewien czas liczono, że może jednak społeczeństwu uda się ułożyć stosunki z władzą. Niemniej zmiany w Polsce zaczęły tracić rozpęd. Liczne akcje niezidentyfikowanych sprawców przeciw pomnikom Armii Czerwonej sugerowały, że władzom potrzebny jest pretekst do konfrontacji. Solidarność zamalowywała antysowieckie napisy. Jednak dopiero we wrześniu Komitet Obrony Kraju stwierdził gotowość od strony normatywno-organizacyjnej do rozpoczęcia stanu wojennego w 48 godzin po podjęciu decyzji. 405 funkcjonariuszy w 200 samochodach rozwiozło po kraju do komend wojewódzkich paczki z dokumentami wprowadzającymi ten stan. Zaczęto szukać odpowiedniego pretekstu. W rozmowie telefonicznej z towarzyszem Breżniewem towarzysz Kania zapewniał. Wiem, czego oczekujecie ode mnie. Macie absolutne prawo stwierdzić, że musimy zmobilizować wszystkie nasze siły w celu przystąpienia do ofensywy. Rozumiemy to. Zrobię, co w mojej mocy, by pokonać obecne trudności. Złapiemy kontrrewolucję za gardło. Gdy na pierwszym zjeździe Solidarności w Gdańsku zebrało się blisko 1000 delegatów, reprezentujących niemal 10 milionów członków związku, społeczeństwo mogło mieć poczucie, że po raz pierwszy od II wojny ukonstytuuje się jego demokratyczne przedstawicielstwo. Uchwalono posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. To przesłanie oczywiście spotkało się z bardzo gwałtowną reakcją ze strony naszych władz, całego aparatu propagandowego. Oczywiście atakowani byliśmy też przez środki przekazu radzieckie, ale myślę, że to przesłanie było też efektem takiego właśnie poruszania się, szukania jakby nowych sposobów działania i próby niejako trochę przynajmniej zasygnalizowania, że nie chodzi w końcu nam wyłącznie tylko o Polskę. Podjęto decyzję o druku obwieszczeń o wprowadzeniu stanu wojennego. Druk miał być wykonany ZSRR do początku grudnia. 15 września minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak ujawnił, iż odkryto przeciek do Solidarności planów przygotowania stanu wojennego, ale pracy nad akcją z zaskoczenia nie przerwano. W październiku ustalono listę blisko 8 tysięcy osób cywilnych, które w odpowiednim czasie mają być uzbrojone w broń palną. Zrobiono przegląd miejsc izolacji i zakładów karnych. W połowie października generał Jaruzelski został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego, a zatem przejął pełną władzę w państwie. Na Kremlu dostrzeżono większe zdecydowanie Jaruzelskiego, ale na posiedzeniu biura politycznego KCKPZR Jurij Andropow stwierdził: kierownictwo Polski wspomina o pomocy wojskowej ze strony bratnich krajów. Musimy bronić naszego stanowiska, nie wprowadzać naszych wojsk do Polski. Po spotkaniu Jaruzelski-Glemp-Wałęsa
ulga, że jeszcze może uda się porozumieć. Ale gdy 2 grudnia władze dokonują pacyfikacji strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa, coraz trudniej uwierzyć, że sprawy idą ku dobremu. Dzień później Prezydium Komisji Krajowej Solidarności w Radomiu uznało, że władze czynami przekreślają swoje deklaracje o porozumieniu. Nie wiedziano, że spotkanie nagrywa agent SB i że nagranie, spreparowane przez propagandę, stanie się argumentem na rzecz uderzenia w społeczeństwo. Jesienią 1981 roku, na przełomie listopada i grudnia, byłem przekonany, że szansa na ocalenie tego kompromisu polega na okazaniu władzy, że jesteśmy skłonni, zdecydowani i zdolni użyć całej siły tego masowego ruchu do obrony związku przed likwidacją. I taki był sens tych słów, które ja nieopatrznie powiedziałem. Niedobrze jest posługiwać się metaforami na podsłuchach, i z których uczyniono później argument w propagandzie stanu wojennego. 5 grudnia biuro polityczne KCPZPR podejmuje jednomyślnie decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Bez ustalenia terminu. Ostateczną decyzję ma podjąć generał Jaruzelski. W nocy z 9 na 10 grudnia po odprawie w sztabie generalnym. Generał. Wszyscy wstali. Podchodziłem do nich kolejno. Ściskałem mocno dłoń. Obejmowałem każdego. Byliśmy wzruszeni i zdeterminowani. Rano generał Jaruzelski informuje Kreml o tej decyzji i pyta, czy może liczyć na radziecką pomoc wojskową, gdyby sytuacja stała się krytyczna. Jurij Andropow potwierdza tego dnia na posiedzeniu w Moskwie. Jaruzelski dość natarczywie wysuwa żądania ekonomiczne i uzależnia przeprowadzenie operacji X od naszej pomocy gospodarczej. Stawia również pośrednio pytanie o pomoc wojskową. Opowiadamy się za pomocą międzynarodową, ale o tym, co dotyczy przeprowadzenia operacji X, powinni całkowicie i w pełni zadecydować polscy towarzysze. Jak oni zdecydują, tak będzie. Ani nie będziemy nalegać, ani nie będziemy odradzać. Nie zamierzamy wprowadzać wojsk do Polski. Nawet jeśli Polska dostanie się pod władzę Solidarności, to będzie to tylko tyle. Musimy troszczyć się o nasz kraj. Przez 2 następne dni generał usiłuje uzyskać potwierdzenie, że może liczyć na wojska radzieckie. Spotyka się z jednoznaczną odmową. 10 grudnia, godzina 16:35. Marszałek Kulikow notuje w swoim dzienniku czynności, że ambasador Aristow poinformował. Na polecenie Jaruzelskiego dzwonił Milewski i postawił pytania. Pierwsze. Prosimy, aby przyjechał do nas ktoś z przywództwa partii. Kto i kiedy? Drugie. Wydać oświadczenie popierające nas. Trzecie. Czy możemy liczyć na pomoc ZSRR po linii wojskowej? Odpowiedzi przekazał Aristowowi Rusakow. Po pierwsze. Nikt nie przyjedzie. Po drugie. Działania zostaną podjęte. Po trzecie. Wojsk nie wprowadzimy. 12 grudnia około godziny 16 przekazany zostaje rozkaz o rozpoczęciu ataku. Akcja resortu spraw wewnętrznych, w tym internowania, zaczyna się w całej Polsce około 23:30. 23 lata temu wprowadzono w Polsce stan wojenny. Jak stwierdził Andrii Gromyko, ówczesny minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Polacy zaatakowali Solidarność. Stan wojenny zabił nadzieję na 7 lat, zatrzymał życie społeczne. Wygasił ogromną, rozbudzającą się energię. Przyniósł wyłącznie klęski. W tej opowieści o 16 miesiącach przygotowań do niego nie zgodził się wystąpić żaden z zaproszonych funkcjonariuszy systemu. Mówiła więc wyłącznie jedna strona. Ale tak było i wtedy, gdy tylko jedna strona usiłowała realizować umowę społeczną. Dla drugiej była to gra wojenna.